I teraz zobaczmy, bo będzie walka Dijkstra kontra Sejuani, kontra prawilny Janusz. To też ciekawy psycha, chociaż teraz zobaczmy Hemoflaga, ale to mało pomocne. No i teraz do tego wszystkiego dochodzi jeszcze raz wścieczony Troll Trundle. No i będzie najprawdopodobniej 2-0 w tej walce. Szywana już podbiega. Przez Muku oraz przez Dijkstra zabijany na dolnej. Tymczasem w dużych tarpatach jest Ronin zaraz z Realem. Jeszcze strony jest Cosmic Radiant, żeby to wszystko ładnie dopełnić. Świetny Glacier Prison ze strony Build Karnietuchowa, będzie kolejne zabójstwo dla Morsu, dokładnie tak, jeszcze teraz zostaje sam na sam topą na trzech zawodników, no to będzie martwy również. Nie, chociaż teraz będzie wejście na dół, zobaczmy, Braum odpala ulti, Azir tutaj odpycha wszystkich swoich przeciwników, bardzo szybki fokus w tym momencie na Taryka, jest ulti przez niego zagrany i to Kongma wginie jako pierwszy, to jest bardzo dobra sytuacja dla Morsów, ale już dochodzi do tego wściekła Szywana, double kill, no i ta Sejuani, która chciała jeszcze zapolować na Azira, niestety również będzie musiała najprawdopodobniej umrzeć. Tak jest i triple kill, chociaż tu jeszcze dochodzi Vladimir, bardzo zła decyzja. Dlaczego? I jest Hemoflaga zagrana, chociaż może to będą dwa fragi? Mało brakuje, Braum jeszcze tutaj zostaje przy życiu, jeszcze próbuje odrobić stratę w HP, no i Vladimir ostatecznie umiera. A w międzyczasie krasnoludy rozgrywają jedną z ostatnich walk w tym pierwszym spotkaniu. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze Trundle, wściekła Szywana, on tam wpada między trzech zawodników, zobaczcie jakie to są obrażenia. I niestety widzimy, że Morsy pomimo naprawdę dobrego pomysłu, pomimo, jeszcze Azir wpadł ze środka i zabił. Przecież teraz jest paranoja. Na górną aleję teraz bardzo mocno fokusowany jest Arczu na górze, no i to chyba będzie martwy swoim dokładnie tak 1-1. Pięknie, na dole pięknie. Czasem widzimy akcję załapane i nic poza tym, chociaż na środku teraz widzimy też kolejne wejście w stronę Integera. No i teraz odpowiedź, co prawda Morsów, ale jest do tego wszystkiego jeszcze zagrany błysk, no i widzimy, że Dijkstra na spółkę z Majorem Kirkorem nie dają żadnych szans na środkowej lejce drużynie Morsów. No i teraz jest to prawda jeszcze ulti, ładnie zagrane, ładnie skomponowane to wszystko. No i będą dwa kolejne fragi dla Sierra z Reala. Prezentuje się bardzo dobrze w tym drugim spotkaniu, kiedy no jego pierwsze na Vladimirze nie było takie dobre, ale zobaczmy wejście na Swaina. No aż trzy postacie, chociaż zobaczmy, Swain bardzo wytrzymały tutaj, jeszcze próbuje tenże Nocturne coś zdziałać, ale no niestety nic więcej się tutaj nie uda zrobić. Dwa kile.